Cześć, witam Cię bardzo gorąco na kolejnym odcinku zadań z kapelusza. Poziom rozszerzony. Zabawa trwa w dalszym ciągu, a więc biorę magiczny mój kapelusz, z którego będę losowała dział i będziemy rozwiązywać zadanie. Z jakiego to działu? Otóż będzie to dowodzenie z wyrażeń algebraicznych. Zapraszam. Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność. X do potęgi 6 minus 3x do potęgi 4 dodać 8x do potęgi 2 dodać 4 jest większe od 0. Ze względu na to, że jest to dowód, to profesjonalnie wykonany dowód powinien składać się z trzech etapów. Pierwszy etap to jest napisanie założenia, jeżeli takowe występuje. No u nas tutaj w zadaniu oczywiście mamy podane dla dowolnej liczby rzeczywistej, czyli x ma być rzeczywiste i to zapisałam w założeniu. Następnie jest teza oczywiście. Teza to jest to, co mamy udowodnić, czyli mam pokazać, że taka nierówność jest prawdziwa zawsze. Dobra, wybieramy teraz metodę dowodzenia. Albo dowód będzie wprost, standardowo, piszemy D, albo dowód nie wprost, tylko wtedy musisz oczywiście zasygnalizować na maturze, że wykonujesz dowód nie wprost. Ja bezdyskusyjnie polecam dowodzić nie wprost wtedy, kiedy mamy nierówności. No bo teraz, na czym będzie polegał dowód nie wprost? Otóż on będzie polegał na tym, że ja zaprzeczę moją tezę i to napiszę już w dowodzie. To już jest część dowodu. Zaprzeczenie mojej tezy, czyli nie napiszę, że jest większe od zera, tylko mniejsze lub równe od zera. I to, co zaprzeczyłam, mam przekształcać i mam dojść do sprzeczności. Wtedy pokażę, że moja teza wyjściowa jest zawsze prawdziwa i na tym skończę dowód nie wprost. No dobra. No to teraz popatrzmy tak. Tutaj zaczyna nam się od x do potęgi 6. W wyrażeniach algebraicznych, w nierównościach bardzo często szukaj wzorów skróconego mnożenia. Ja widząc x do 6, to od razu chciałabym wykorzystać wzór skróconego mnożenia na kwadrat. Jeżeli się nie da, no to wtedy na potęgę trzecią. Ale wiesz, zaczynamy zawsze od prostszych spostrzeżeń. Czyli zaczniemy sobie, spróbujemy sobie od kwadratu. No to tak, żeby było x do 6, to tu musi być x do 3. Dalej mamy minus, no to piszemy minus. I teraz tak, na pewno będę chciała napisać x-a, no bo wiesz o tym, że później mamy we wzorze skróconego mnożenia 2ab, czyli jak to pomnożę z tym, to będę miała x do 4, zgadza się, tylko mi się ten współczynnik nie zgadza. No, współczynnik może nam się nie zgadzać ze względu na to, że jeszcze mam dalej człon. I teraz pasowałoby mi nie zostawić tego w takim, tak jak jest teraz, bo wtedy będę miała minus 2x do 4 i później za nawiasem musiałabym napisać jeszcze minus x do 4, no bo żeby mi się zgodziły, prawda, tutaj. No to wtedy bym miała na minusie. Wolałabym chyba mieć na plusie, bo łatwiej mi byłoby później znowu zwinąć do kolejnego wzoru skróconego mnożenia. Dlatego ja sprytnie napiszę tutaj dwójkę. No i teraz spróbujmy. Mamy tak. Jak będę chciała zastosować oczywiście wzór skróconego mnożenia wiadomo jaki, a mianowicie ten, który teraz przytoczę, będę miała tak a kwadrat, czyli będę miała x u nas do potęgi trzeciej i do drugiej, czy do potęgi szóstej, zgadza się. Dalej mamy minus 2ab, czyli minus 4x do czwartej. No okej, ale ja mam minus 3x do czwartej, czyli dodam x do czwartej. Wtedy mi się tutaj uzgodnią, oczywiście uzgodnią mi się x do potęgi czwartej, bo chodzi o to, żeby ta nierówność po przekształceniu była właśnie taka jak ta, czyli no wszystko się musi nam zgadzać. Tu mam minus 4x do czwartej, dodać x do czwartej, to jest minus 3x do czwartej, tak jak tutaj. Dobra, to jeszcze mamy plus b kwadrat, czyli jak ja to podniosę do kwadratu, to będę miała 4x kwadrat. No dobrze, zabrałam stąd 4x kwadrat, no to jeszcze mi zostaje 4x kwadrat jedno. No i dodaj 4 mniejsze lub równe od zera. Jeżeli jest to dla Ciebie w dalszym ciągu trudne, to spróbuj sobie na boku rozpisać to. Zobaczysz, że później jak do tego dodasz to, co ja tutaj zapisałam, to wyjdzie Ci właśnie to, co jest linijka wyżej. No dobra, czyli tak, tutaj przepiszemy, bo to sobie na razie pominiemy. Teraz dodać. I teraz pominiemy w naszych rozważaniach to, ale oczywiście przepisać musimy. Teraz się tym zajmiemy, w tych naszych rozważaniach. A mianowicie tutaj też poszukajmy wzoru skróconego mnożenia. No też najlepiej na kwadrat. Że jest x do czwartej, to tu muszę mieć x kwadrat. Nie ma tu minusa, więc napiszemy plus. I że jest czwórka na końcu, no to napiszmy 2.
No i teraz sprawdzamy. X do drugiej, do drugiej to jest x do czwartej. Później mamy plus 2ab, bo tu się tylko różni z tym, że jak tu mamy plusa, to tutaj też mamy plusa w tym wzorze. 2ab, czyli będziemy mieć 4x do kwadratu. Zgadza się idealnie. I plus 2 do kwadratu 4 zgadza się idealnie. Więc nic nie muszę dokładać, odejmować, kombinować. Mniejsze lub równe od zera. No to teraz popatrzmy, co nam tutaj wyszło. Mianowicie tutaj mamy liczbę x do trzeciej minus 2x do kwadratu. To jest jakaś tam liczba po podstawieniu za x, no nie? I to na 100% będzie większe lub równe od zera. Ze względu na ten kwadracik. Każda liczba, jakakolwiek by nie była, podniesiona do kwadratu będzie albo dodatnia, albo minimalnie może wynosić 0. Dobra. No to teraz przejdziemy tutaj. Tutaj jest bardzo podobnie, aczkolwiek sytuacja jest taka, że mamy x kwadrat. To już jest liczba większa lub równa 0. Jak ja do niej dodam dwójkę, to na stówę to będzie liczba większa od 0. No i do kwadratu będzie większe od 0. Czyli tutaj mamy silną nierówność, że to nasze wyrażenie, które zaklamrowałam, na pewno jest większe od 0. 0 być nigdy nie może, no bo skoro tu jest najmniej 0, dodać 2, to będzie najmniej 2 w nawiasie do kwadratu, to będzie najmniej 4. W związku z czym tutaj mogę napisać większe od 0. Czyli ostatecznie, jak ja do liczby większej lub równej 0 dodam większą od 0, to na pewno będzie większa od 0. A co ja tu miałam? Ja miałam mniejsze lub równe 0. Więc ewidentnie wyszła nam sprzeczność, a więc skoro tak, to kończy nasz dowód. Nie wprost. Bardzo ciekawe zadanie. Tutaj akurat stosowaliśmy dwa razy wzór skróconego mnożenia, prawda? Bardzo ciekawe, ponieważ na pierwszy rzut oka by się wydawało zupełnie proste, ale ty musisz pokazać, dlaczego tak jest, prawda? Musisz poszukać tych wzorów, musisz zwijać do wzorów. No nie każdy ma tą umiejętność, a warto tą umiejętność nabyć przed maturą, bo bardzo często bywają właśnie takie zadania dowodowe, gdzie trzeba pokazać, że jakaś nierówność jest prawdziwa, czy to na maturze podstawowej, czy to na maturze rozszerzonej. Mam nadzieję, że podobało Ci się zadanie wylosowane z tego oto właśnie kapelusza i że będziesz jeszcze chętniej uczył się właśnie ze mną matematyki. Ja jak zwykle zapraszam na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a i do zobaczenia na kolejnej lekcji właśnie ze mną.